Cześć, nazywam się Anna Byczko, jestem psychologiem. Na co dzień wspieram dorosłych i młodzież w rozwiązywaniu kryzysów życiowych. Więcej informacji znajdziesz w linkach w biografii. Chciałabym dziś nawiązać do poprzedniego nagrania na temat perfekcjonizmu, a dokładnie do wdzięczności, o której wspominałam na samym końcu, jako o ostatnim kroku do radzenia sobie z dysfunkcjonalnym perfekcjonizmem. W dzisiejszym nagraniu chciałabym zająć się tematem wdzięczności, a mianowicie zastanowić się nad tym, co może dać Ci taka postawa. Zanim jednak przejdziemy do części głównej, zapraszam oczywiście do subskrybowania i pozostawienia łapki w górę pod tym filmem. Są różne koncepcje, w jakich można by rozpatrywać zjawisko wdzięczności. Na przykład autorzy koncepcji wdzięczności jako nastroju wskazują, że nastrój wdzięczności prawdopodobnie wywiera większy wpływ niż tylko na przykład chwilowa emocja wdzięczności na inne systemy psychiczne, takie jak na przykład poznanie, postrzeganie, psychofizjologia czy radzenie sobie ze stresem. Wdzięczność to silne antidotum na negatywne nastawienie, ponieważ nie jest ona uzależniona od okoliczności życiowych. Możesz być na przykład biedny, ale nadal odczuwać wdzięczność za ciepły powiew wiatru. I na odwrót, możesz być bogaty i wpływowy, a będzie Cię drażnić odgłos, jaki wydaje Twój partner podczas przeżuwania posiłków. Może nie każdy ma naturalne tendencje do odczuwania z łatwością wdzięczności ze względu na swoje cechy osobowości, jednak badania wskazują na to, że tak naprawdę w Twoim mózgu znajduje się obwód odpowiedzialny za odczuwanie wdzięczności, który bardzo potrzebuje treningu. Wzmocnienie tego obwodu poprawia nasze zdrowie fizyczne i psychiczne, zwiększa poczucie szczęścia, polepsza sen i pomaga poczuć się bardziej związanym z innymi ludźmi. Jednym słowem, skłonność do wdzięczności można wyćwiczyć. Badania wskazują na to, że wdzięczność pozytywnie wpływa na nasz nastrój. Kiedy myślisz o wdzięczności i ją wyrażasz, łatwiej jest Ci odczuwać pozytywne emocje. Jakie są korzyści z praktykowania wdzięczności? Po pierwsze, wdzięczność osłabia objawy depresji. Taki efekt może wystąpić, ponieważ wdzięczność ochrania nas ze względu na konieczność dokonywania przez nas pozytywnych przewartościowań i zmniejsza w ten sposób odczuwany stres podczas na przykład trudnych wydarzeń życiowych. Okazuje się, że poczucie wdzięczności zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia myśli samobójczych. Co ciekawe, wpływ wdzięczności jest największy u osób z najwyższym poziomem poczucia beznadziei. Kiedy więc wszystko wydaje się przygnębiające i bezsensowne, trochę wdzięczności może okazać się bardzo pomocne. Kolejną korzyścią z praktykowania wdzięczności jest osłabienie lęku. Zarówno niepokój, jak i lęk wynikają z poczucia, że coś złego może się stać. Ponieważ jednak mózg może skupić się na określonej liczbie rzeczy jednocześnie, gdy nauczysz się odczuwać wdzięczność za dobre rzeczy, które mogą się przydarzyć w przyszłości, odczucie to zastępuje negatywne emocje i niepokój znika. Aby to przećwiczyć, spróbuj teraz przypomnieć sobie coś, czego pragniesz, aby się zdarzyło i poczuł się tak, jakby się to już stało lub jest to pewne, że się wydarzy. Jednocześnie poczuj za to wdzięczność. Zrób to teraz i sprawdź, co możesz wziąć dla siebie z Twojego eksperymentu. Kolejnym pozytywnym skutkiem postawy wdzięczności jest poprawa zdrowia fizycznego. Badania ujawniły, że osoby, które wyrażają wdzięczność, cieszą się lepszym zdrowiem fizycznym i psychicznym, a także angażują się w zajęcia prozdrowotne. U ludzi odczuwających wdzięczność występowała też większa chęć, by zrobić coś dla swojego słabego zdrowia. W dążeniu do zmiany aktualnego stanu najprawdopodobniej pośredniczy serotonina, ponieważ bez odpowiedniego funkcjonowania serotoniny zwykle ludzie stają się bardziej bierni i pogodzeni ze swoim losem. Jeszcze jednym pozytywnym skutkiem postawy wdzięczności jest zwiększone wsparcie społeczne.
Wdzięczność zwiększa repertuar zachowań prospołecznych i dzięki temu ułatwia budowanie społecznych zasobów, a między innymi korzystanie ze wsparcia społecznego. Może występować tu prosta zależność. Jako ludzie wolimy zazwyczaj osoby, które są pozytywnie nastawione do życia, mniej zestresowane i zalęknione oraz zaangażowane prospołecznie, dlatego też jesteśmy bardziej skłonni do otwierania się oraz budowania z nimi relacji, co z kolei wpływa na ich własny dobrostan i powoduje to kołowrót, przez który mają jeszcze więcej podstaw do wdzięczności i tak dalej w górę. Poprawa snu jest kolejną korzyścią z wdzięczności, na którą chcę zwrócić uwagę. Dużo mówi się o pozytywnym wpływie snu na organizm i każdy wie, jak to jest ważne. W pewnym kanadyjskim badaniu uczestniczyła grupa studentów cierpiących na bezsenność, których poproszono o prowadzenie dziennika wdzięczności przez tydzień. Ten prosty zabieg spowodował poprawę snu, zmniejszenie problemów natury fizycznej oraz obniżenie poczucia niepokoju, lęku czy depresji. W tym miejscu chciałabym zaproponować Ci ćwiczenie do wykorzystania w sytuacji, kiedy będziesz czuć się beznadziejnie, ciężko będzie Ci się skupić, a nawet przypomnieć sobie szczęśliwe czasy. Jeśli masz problemy z przypomnieniem sobie radosnych wydarzeń ze swojego życia, porozmawiaj ze starym przyjacielem. Obejrzyj zdjęcia, albo przeczytaj starsze wpisy w swoim pamiętniku, albo na Insta Stories. To kolejny powód na to, aby prowadzić zapiski czy dziennik na temat tego, za co jesteś wdzięczny każdego dnia, bo zawsze można do niego wrócić, kiedy w życiu robi się trochę pod górkę. Mam nadzieję, że wiedza na temat wymienionych korzyści, które można uzyskać dzięki praktyce wdzięczności, przyda Wam się w życiu. Jeśli macie jakieś pytania, zapraszam do ich zadawania. W kolejnym nagraniu dowiesz się, dlaczego postawa wdzięczności ma tak pozytywny wpływ na nasze życie oraz zaproponuję Ci kilka ćwiczeń do sprawdzenia na sobie. Dziękuję za uwagę i widzimy się następnym razem.